TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Cieszy ta bramka, cieszy zwycięstwo. W dobrych nastrojach na te święta się udajemy. I to z tą, zdobywając tą bramkę, trochę zeszło to ciśnienie, które było tworzone, że już któryś mecz bez bramki, a w sumie na tej pozycji te bramki powinny wpadać. Także no nic, tylko się cieszyć z tej bramki i ze zwycięstwa, bo ważne 3 punkty dzisiaj zdobyliśmy. Po tej bramce się trochę cofnęliśmy za bardzo i Termalika sobie stwarzała dużo sytuacji, po której mogły paść bramki, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i udało nam się dowieść to zwycięstwo do końca i zdobyć te 3 punkty. W pierwszej połowie było trochę inaczej, byliśmy trochę bliżej, ale w drugiej przeszliśmy gdzieś bardziej do defensywy i naprawdę byłem tam sam. Ciężko było cokolwiek tam zrobić, ale wyszliśmy jednak z tym jedną kontrą. Myślę, że gdzieś w takich meczach też się poznaje siłę zespołu, że mecz taki przepychany na równi, a jednak my potrafimy przeciągnąć go na swoją szalę, także tutaj myślę wielki pozytyw dla zespołu, bo takimi meczami też robi się dobry wynik. Mamy powody do zadowolenia, myślę, gdzieś tam mieliśmy trochę taki niesmak pozostający po ostatnim spotkaniu z Jagiellonią, ale tutaj chcieliśmy się odbić i w tych 2 meczach ostatnich 3 punkty, gdzieś tam wpadka z Jagiellonią nie pozwoliła nam się rozluźnić bądź załamać. I dzisiaj wywozimy z Niecierzy 3 punkty, mamy ich łącznie 31 i jesteśmy blisko tej 8, ale nie tracimy czujności. Czasami jest taki mecz, że ofensywnie gra się, delikatnie mówiąc, słabiej, a wygrywa się mecz 1-0 i dzisiaj stety dla nas, że taki mecz nam się przytrafił, bo wygraliśmy, ale wiemy, że nie uszczegliśmy się błędów i na pewno mamy nad czym pracować w tym wolnym okresie, powiedzmy wolnym, bo dla nas to będzie podwójna, a nawet i potrójna praca. Znaczy jest sporo meczy, które gdzieś tam bolą, że nie zdobyliśmy punktu bądź 3 punktów, ale w drugą stronę zastanawiając się, jest też kilka meczy, gdzie zdobyliśmy punkty, a z przebiegu gry może nie zasłużyliśmy. I taka jest właśnie piłka, że czasami się wygrywa, będąc drużyną bardziej dojrzałą na boisku i niekoniecznie stwarzającą więcej sytuacji. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim ważne 3 punkty. Punkty, które były ciężko zapracowane. Można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach mieliśmy odrobinę szczęścia, ale z drugiej strony wygraliśmy ten mecz dzięki dobrej akcji, dzięki wspaniałemu uderzeniu Kamila Maska, jak również dzięki ambitnej postawie całego zespołu, bo nikt nie kalkulował, wszyscy dawali z siebie tyle, na ile ich było stać w tym dzisiejszym dniu. Termalika zagrała dobre spotkanie, tym bardziej cieszymy się z tych punktów i myślę, że te święta, zarówno drużyna, my, ludzie związani z klubem, jak i kibice, spędzą w dobrych nastrojach. Dziękuję. No cóż, łatwo się mówi coś po wygranych, trudniej po przegranym spotkaniu, jeszcze akurat takim. Myślę, że mamy problem, bo trochę szczęścia nam brakuje. Przeciwnik natomiast po raz drugi tej jesieni załatwił nas pięknym strzałem, bo przypomnę, że w sierpniu uczynił to Patryk Lipski, a teraz Kamil Mazek. No i porażka stała się faktem. Mimo, że bardzo uparliśmy do przodu, próbowaliśmy wrócić losy spotkania, to jak już znajdowaliśmy się w dobrej sytuacji, to albo szczęśliwie wybijali obrońcy, albo my pechowo strzelaliśmy. Na pewno za wrażenia taktyczne się punktów nie przyznaje, stąd nie jesteśmy zadowoleni, bo liczyliśmy tutaj na jakieś zdobycze punktowe. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że graliśmy spotkanie w środku tygodnia, trudny mecz. Dzisiaj również nie było to łatwe spotkanie, ale dominowaliśmy. Ale niestety z dominacji nie zrodził się żaden gol, a szkoda, bo myślę, że na pewno
remis byłby o wiele sprawiedliwszym wynikiem, ale liczy się to, co wpadnie i mogę tylko pogratulować trenerowi Fornalikowi zwycięstwa w tym spotkaniu. Moim piłkarzom podziękować za całą rundę. Bardzo się starali. Zdobyli 24 punkty. Oczywiście nie dosyć jest, bo mogliśmy tych punktów mieć więcej. No ale tak to jest. Na mecz wychodzą dwie drużyny, a wygrać może tylko jedna. Stąd na święta udajemy się w nie najlepszych nastrojach, bo tą porażkę zawsze się pamięta, gdzieś tam z tyłu głowy siedzi. Ale myślę, że za całą rundę chłopcom należą się słowa uznania i nie zmienia tego nawet fakt, że dzisiaj przegraliśmy. Korzystając z okazji, że my również od jutra udajemy się na urlopy i nie będziemy mieli okazji się z Państwem zobaczyć, wszystkim sympatykom piłki nożnej, naszym kibicom, kierownictwu klubu, dziennikarzom składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.